Dzień dobry, dzień dobry. Mam nadzieję, że macie kawy. My z Anną mamy. I spotykamy się dzisiaj z Anią Piętą. I bardzo, bardzo się z tego cieszę. Jestem emocjonalnie z nią związana, więc mam nadzieję, że profesjonalnie poprowadzę to spotkanie. Mamy 19 minut. Poprzednio spotkaliśmy się z Mariuszem Hrabko. Już się nauczyłam, że robię za duże wstępy, więc chcę zrobić krótki wstęp, przedstawić Anię przede wszystkim. Ania Pięta, aktywistka, konsultantka zrównoważonego rozwoju i komunikacji, a przede wszystkim osoba, która kocha naszą planetę. I mamy nadzieję, że dzięki tej kawie ktoś nam zleci coś w związku ze zrównoważonym rozwojem i z projektowaniem rozwiązań. Wtedy Ania będzie mogła wystąpić jako konsultantka Concordia Design. My jako Concordia trochę w tym temacie już działamy i staramy się chociażby w mapie interesariuszy uwzględniać glebę, powietrze, morza i rzeki jako żywych interesariuszy i zadawać pytania tym, którzy cokolwiek projektują, co czuje teraz gleba albo jakie ma emocje. Ostatnio mnie rozśmieszyła jedna z grup, która powiedziała, że wyobraź sobie, jak sypią na ciebie pestycydy, to ty nie jesteś nawet sfrustrowany, ty nie jesteś smutny, ty jesteś, i tutaj powinnam przeklnąć, ale nie będę przeklinać. Ania, no wiemy, że jest ciężko, nie? Mój 16-letni syn mówi, że nie chce mieć dzieci, bo jej nie będą miały gdzie żyć i gdzie mieszkać, więc nie będziemy już straszyć, bo myślę, że wszyscy jesteśmy wystarczająco wystraszeni. Więc powiedz nam, oddaję ci głos, co my możemy zrobić i my indywidualnie, ale też my jako biznes. I czy to na pewno tylko duże korporacje? Teraz zadam ci trzy pytania, ale ty sobie z tym wiem dokładnie poradzisz. Ja tylko jeszcze dodam ostatnią rzecz, że to ma być konkret kawa, więc jak będę widzieć, że nam gdzieś umyka kontekst i trzeba szybciej, to będę mówić konkret i wtedy będziemy schodzić na ziemię. Dobra, Oddaję ci dobra. głos. Bardzo dziękuję za takie kompleksowe przedstawienie mnie. I tak rzeczywiście zgadza się, że jesteśmy sobie bliskie emocjonalnie i też myślę, że to jest również nie bez znaczenia przy tym, czego dzisiaj w tych zmianach tak naprawdę świat bardzo, bardzo mocno potrzebuje. Ja ostatnio przeczytałam taką ładną rzecz o tym, że my tak naprawdę bardzo mocno myślimy, że i bardzo jesteśmy o tym mocno przekonani, jako że już tak mocno wpłynęliśmy na klimat, że zmieniliśmy bieg różnych procesów naturalnych na Ziemi, że my jesteśmy w stanie usiąść i nakreślić sobie na desce kreślarskiej taką przyszłość, którą po prostu będziemy tam, kiedyś ona się po prostu spełni. My ją dzisiaj wymyślimy i ona po prostu za jakiś czas się ziści. A to jest kompletna nieprawda i to jest taka ułuda, którą my lubimy żyć, że jak będzie jakiś cel, to my po prostu sobie tam dojdziemy. No jakby tego jednego celu nie będzie. Poza tym, że oczywiście bardzo trudno nam jest sobie uświadomić, że my dzisiaj walczymy nawet nie o tą planetę, tylko o swoje własne życie, której jesteśmy częścią. I myślę, że to jest bardzo duże nieporozumienie w tym, że przede wszystkim my się z tej planety oddzielamy, że my, wiecie, zakładamy jakieś specjalne ubrania, żeby po prostu pójść do parku czy gdzieś w góry i wybrać się specjalnie do tej przyrody. A to jest tak, że my jesteśmy nią na co dzień, nawet jakoś tak mocno nam się wydaje, że jeżeli jesteśmy od niej oddzielani, to tak naprawdę jesteśmy tylko ssakami, jesteśmy częścią tego całego ekosystemu. No i teraz tak, co my możemy zrobić? Ja jestem tak jak ty, bardzo, bardzo, tak mi się wydaje, w tych naszych różnych rozmów, bardzo już mocno zmęczona tym zrzucaniem odpowiedzialności z jednej strony na indywidualnych konsumentów i konsumentki, obywateli i obywatelki, i tak się przerzucaniem, nie? Po czym my w buncie mówimy nie, bo to biznes ma coś zrobić. Jakby chyba nic się nie zmieni, jeżeli my nie będziemy wszyscy w jakimś takim większym porozumieniu. Znowu, biznes to nie jest też coś, co jest kompletnie od nas oddzielone, bo w pracy, przypominam, spędzamy prawie 33 lata naszego życia, więc to też jest kawał naszego życia i tam też jesteśmy ludźmi. Nie możemy też zakładać jakiejś maski, jak wchodzimy do pracy i mówić, dobra, to teraz mnie już wszystkie zasady, które tam jestem eko w domu, ale tutaj mnie nie obowiązują, bo moja firma ma to gdzieś. No nie, no jakby my jesteśmy w stanie naciskać oddolnie na różne zmiany,
zmiany i wszystkie zmiany, które się w zasadzie do tej pory w historii ludzkości zadziały, czy prawa kobiet, czy prawa mniejszości, no nigdy nie zostały jakoś tam wypukane i wiecie, wyproszone na zasadzie dzień dobry, bo ja tu chciałam na kawkę się umówić i poprosić, żeby jednak kobiety mogły głosować. No nie, no rzeczywiście to trzeba sobie wydzierać i wszystkie zmiany pokazują, że te oddolne naciski są bardzo, ale to bardzo skuteczne, no mimo tego, że oczywiście one nas bardzo, bardzo męczą i ja muszę powiedzieć, że ja przeszłam drogę w tym swoim aktywizmie, ale też współpracy z biznesem taką... No ta droga jest bardzo ciekawa, nie? Bardzo ciekawa, tak. Ona się wydaje bardzo chaotyczna, ale z drugiej strony, jak sobie patrzę do tyłu dzisiaj, to jednak ma to sens, bo rzeczywiście to było takie wychodzenie najpierw ze swojego biznesu, potem przejście na zrównoważoną modę, najpierw z biznesu, który gdzieś tam wspierał też małe, lokalne społeczności. Ja sobie myślałam, że ja tym swoim biznesem w ogóle, nie wiem, wytnę Zarę i H&M z rynku, co było absolutnym jakimś pomyleniem. Myślę, że ja byłam obłąkana po prostu wtedy, że sobie tak myślałam, ale naprawdę tak myślałam i myślałam tak też dlatego, że kompletnie nie wiedziałam, za co się biorę i też myślę, że taki, wiecie, taki trochę mind żółtodzioba bardzo też pomaga, ale wracając do meritum, ja myślę, że my naprawdę możemy zrobić bardzo dużo, tylko ważne jest po pierwsze, żeby, ja to widzę, słuchajcie, w takich kręgach, czyli zaczynamy jak na wodzie, jak się rzuca kamień, zaczynamy od siebie, w sensie zaczynamy od tych wartości, które są dla nas bardzo ważne, które są dla nas gdzieś tam bliskie naszemu sercu. My mówimy, że to jest rodzina, no bardzo często w Polsce, więc jeżeli to jest rodzina, to żeby popatrzeć, jak my z tą rodziną w ogóle się mamy, co jest dla nas w tej rodzinie ważne. Nasze ciało to jest też ta nasza pierwsza planeta, nie? I teraz co z tym ciałem, jak my o siebie dbamy, co z jedzeniem, co, nie wiem, ze wszystkimi kosmetykami, których używamy. Dla mnie tak się zaczęło zmieniać moje życie, czyli jakby zaczęłam się zastanawiać, co ja w ogóle, czego ja używam, co ja do tego swojego ciała przyklejam. Czyli na przykład dzisiaj akurat nie powinnam się mądrzyć, bo mam czarną bluzkę na sobie, ale w czarnych barwnikach jest rzeczywiście najwięcej syfu. Ona jest już wielokrotnie sprana, więc jakby okej, ale też to jest mega ważne, bo skóra jest tym największym porem, który oddycha i ten czarny barwnik może być bardzo szkodliwy, już nie będę czyli, tutaj straszna. Ania, czyli ten pierwszy krąg tego kamienia to jest rodzina i moje ciało i co tak. Ja w związku z tym, żebym mogła w ogóle tą rodzinę dalej mieć wnuki i prawnuki, to co Dokładnie. Mogę dla nich zrobić, Dokładnie co mogę tak. zrobić dla swojego ciała. Bo tak jak mówisz, wokół nas jest masę syfu i nie tylko w ubraniach. Mhm. I to jest ten pierwszy krąg, a drugi? Tak. Kolejny krąg tak naprawdę myślę, że byłoby najbliższe otoczenie. To jest kolejna rzecz, którą nam myślę, że kult indywidualizmu i ostatnie paręnaście lat różnych coachy wprało mózgi, że my jesteśmy indywidualni, każdy może być diamentem, każdy może być po prostu pionierem czegoś, a tak naprawdę stworzyliśmy tym samym mnóstwo liderek i liderów niczego. I dzisiaj nam brakuje zawodowych szkół i ludzi, którzy wykonywaliby naprawdę ciężką, fizyczną, bardzo ważną pracę, a wszyscy chcą być liderami i menadżerami. Więc drugą dla mnie taką mega ważną rzeczą jest to, żeby zobaczyć, że my jesteśmy połączeni, że my jesteśmy połączeni z naszymi sąsiadami, z naszą małą lokalną społecznością, z rodzicami, w szkole naszych dzieci innymi i też to powoduje, że my dużo bardziej chcemy partycypować w tej rzeczywistości. Myślę, że trochę nawiążę do polityki, ale taka mała dygresja. 7 ostatnich lat nam pokazało, że my musimy się angażować dużo bardziej społecznie, politycznie, nie wiem, jakkolwiek ktoś mieć wpływ. Sobie tam. Tak, mieć wpływ, sobie wstawi tam słowo, to już dowolnie. I rzeczywiście politycznych jest dużo więcej rzeczy, niż my do tej pory się spodziewaliśmy. Nie? W sensie dużo rzeczy jest politycznych, bo dotyka naszych dzieci w szkole i tego, co czytają w podręcznikach. Tak? Więc ja mam nadzieję, się tu wtrącę, że Anna Pięta będzie w Europarlamencie i będziemy mogli na nią głosować, bo myślę, że tylko to ma sens. Ale wracając do tego drugiego kręgu, Ania, to co tam jeszcze jest? Wiesz co, myślę, że lokalność, te małe społeczności, to mnie nauczyło, czekajcie, bo się trochę tak tutaj słońce mi zabiera twarz, bo te małe społeczności, ja się tego bardzo nauczyłam w Miasto Jest Nasze, jak byłam tam przez jakiś czas, że zobaczyłam ludzi, którzy tak naprawdę bardzo mocno stawiają na to, co tu i teraz, na to, żeby, nie wiem, nie potykać się o hulajnogi, na to, żeby po prostu były ogrody społeczne, na to, żeby walczyć o drzewa w mieście i takich ruchów miejskich już jest
całej Polsce naprawdę sporo. Jest akcja dla Krakowa, w Krakowie, w Poznaniu jest bardzo super, są też masy krytyczne dotyczące rowerów, w Poznaniu Fyrtel działa, więc takich oddolnych, lokalnych inicjatyw jest bardzo dużo i to mnie bardzo, bardzo pociesza i to jest ten kolejny krąg, czyli ta społeczność i to może być na różnych lokalność. Etapach. Lokalność, ale jakby tu i teraz, nie? Czyli najpierw w tej dzielnicy, czyli na przykład Jeżyce, Wilda, Rataje, a potem po prostu, a potem na przykład całego miasta, jakim jest Poznań i tutaj jakby mamy wpływ i staramy się tutaj wywierać nacisk, no i potem kraju, a potem świata, nie? Ja oczywiście mam ten potężną skazę mojego charakteru, że ja po prostu pół życia myślę, że ja mogę uratować świat, to jest oczywiście absolutnie w ogóle to nie skaza, to dzięki temu właśnie walczysz też za niektórych, więc dobra, idźmy dalej. Dobra. Czyli mamy tą drugi krąg, co potem? No i potem te kolejne kręgi typu kraj, świat i tak dalej, to co ja mogę rzeczywiście w tym temacie zrobić. I jeśli chodzi o, ja nie będę tutaj mówić o rzeczach, które myślę, że już są dla większości ludzi, wiecie, oczywiste bardzo, że my możemy, nie wiem, tam kupować mniej, możemy iść w jakieś ekoopakowania albo w ogóle, nie wiem, tych opakowań unikać. Od tego też są ludzie, których można śledzić i oni bardzo dużo na ten temat wiedzą. Ale rzeczywiście to, co ja zobaczyłam w pewnym momencie, zupełnie niedawno, to jak ważne są wszystkie naciski, petycje i też takie oddolne ruchy, gdzie ludzie się łączą, na przykład w takich, wiecie, grupach, że w których są i prawnicy, i edukatorzy, i jacyś społecznicy, którzy na przykład w związku z Odrą potrafią zrobić dużo, dużo więcej jakichś takich naprawdę potężnych społecznych akcji. No, to jest smutne, Ania, trochę, że to ja kryzys wiem. Wywołuje ten ruch, nie? Ja wiem, ale z drugiej strony ja nie wiem, co innego jest w stanie ludzi do tego zmusić. W sensie, tak jak było z drugą rewolucją przemysłową, czy z kryzysem naftowym, w sensie to są zawsze kryzysy. Zawsze kryzysy wymuszają na nas potężne zmiany. I żeby nie było wątpliwości, my dzisiaj żyjemy w dobie, w której już nie powstrzymujemy żadnej katastrofy klimatycznej, ona już tu jest i mi się wydaje, że bardzo mocno musimy zmienić tą narrację, że my się adaptujemy do zmian, bo to bardzo mocno też zmienia myślenie i też trochę spuszcza takie ciśnienie, że my nie musimy z tym walczyć i my nie musimy po prostu już, nie wiem, trzymać rękami po prostu Odry, żeby czytamy, żeby nie puściła jakiejś, tylko po prostu adaptujemy się do tych zmian, w związku z czym zdrowym rozsądkiem, ja lubię to określenie, że zdroworozsądkowe jest na przykład nie używać słomki plastikowej albo w ogóle żadnej, bo to jest adaptacja do zmian, to nie jest powstrzymywanie czegoś, czy używać tam, nie wiem, dłużej bluzki, bo to jest po prostu adaptacja do zmian w świecie, w którym wszystkiego absolutnie nadużyliśmy. I teraz jeszcze bym chciała bardzo do tego biznesu nawiązać, bo właśnie. Wiem, że w tym biznesie się też bardzo mocno dużo zmienia i Deloitte, pozdrawiamy Martę. No, tak, Martę Karwacką chciałyśmy pozdrowić z Deloitte, tak. Bo Deloitte ostatnio wydał też taki fajny raport o tym, ile ludzi w ogóle zmienia aktualnie swoją pracę. To są jakieś potężne, ja nie wiem, czy my w ogóle w jakimś takim wolnym, powiedzmy, świecie, czy w kapitalizmie, co nie jest tożsame z wolnym światem, ale obserwowaliśmy tak potężną zmianę, tak potężne ruchy na linii, no właśnie jakby zmian pracy, zmian zmian. Bardzo często wynika wcale nie z takiego podejścia do finansów, tylko z braku wartości w danej organizacji. Tak, nie? Tak. Z potrzeby po prostu impaktu i z potrzeby poczucia sensu w tej pracy. I rzeczywiście, oczywiście ten czynnik finansowy jest cały czas na froncie, ale on jest prawie że równoległy z tym takim sensownym. Też z naszą kolei Zarudzką między innymi wydaliśmy raport o relacjach z pracą i tam też właśnie jest dużo właśnie o wolności, wartościach, więc podlinkujemy, ale Ania, no właśnie i teraz to co mają w takim razie robić organizacje, skoro już wiedzą, że te wartości są kluczowe dla ludzi, którzy ich wybierają i sama widzisz ile jest takich opowieści, że robimy coś zielonego, a tam pod spodem jest nic, to co ty byś jakby powiedziała temu dużemu biznesowi i małemu biznesowi? Mhm. Wiesz co, ja bym przede wszystkim powiedziała coś, co ostatnio właśnie usłyszałam w Europarlamencie, o tym, że jeżeli chcesz rzeczywiście zielonej zmiany, to rób zieloną zmianę.
W sensie takim, że nie udawaj, że ją robisz, bo to prędzej czy później wyjdzie. Poza tym robisz ją długofalowo, przepraszam, więc jeżeli ją zrobisz po łebkach i tak sobie to poprzykrywasz i na chwilę, to tak czy inaczej po prostu do ciebie wróci i się na tobie zemści, więc rób to na poważnie, to przede wszystkim. A dwa, ja bym się jednak bardzo odwołała do takiego humanitarnego, ludzkiego po prostu czynnika, że my wszyscy jesteśmy ludźmi i teraz mówię do jakby takiej kadry menadżerskiej, nie? Że jakby róbcie też albo współpracujcie ze swoim teamem, tak jakbyście też sami chcieli być traktowani i tak jakbyście sami chcieli tą atmosferę poczuć w pracy, jeżeli byście przyszli do niej po raz pierwszy i też myślcie o tym długofalowo, w sensie, ja nie wiem, ja mam do tej pory, wiesz, kontakt z różnych moich projektów, z ludźmi, którzy gdzieś tam do mnie wracają i do tej pory wspominamy jakby takie, wiecie, fajne projekty, które razem zrobiliśmy i ja widzę dzisiaj te osoby, jak to, co wtedy robiliśmy w nich zakiełkowało i jak one na przykład otwierają też swoje biznesy. Myślę, że Zarutką, którą wspomniałaś, to samo jest z Boulder, że nawet jak ktoś stamtąd wychodzi, to potem już nie zrobi takiego biznesu, jaki mógłby zrobić w takim klasycznym, kiepskim stylu, tylko jednak te wartości gdzieś tam w nim zostają. Ale też bym chciała powiedzieć, że nie ma prostej drogi i tak bym miała podsumować to tak naprawdę, bo ty mnie pytasz też o ten wpływ nasz oddolny, o ten wpływ firm, o ten legislacyjny, bo o tym nie wspomniałyśmy, tak, że firmy... Te ustawy wchodzą i to bardzo dynamicznie i za chwileczkę będą duże kary, więc jakby biznes... Zdecydowanie tak, to już w ogóle. Tak, biznes, wiesz, ja lubię mówić, że też ekologiczny to jest ekonomiczny i z jednej strony, że on jest zdroworozsądkowy i można na tym oszczędzić, a z drugiej strony uważajcie, bo za chwilę po prostu właśnie, tak jak mówisz, będą za to duże kary, jeżeli nie przestawimy się na circular design, co jest bardzo ważne, czyli produkowanie z jak najmniejszą stratą po to, żeby te wszystkie rzeczy wracały do obiegu. No i myślę, że też dużym plusem tutaj byłoby nagradzanie takiej menadżerskiej kadry za to, że rzeczywiście te zmiany wprowadzają. Jednak jakieś bonusy i taki system profitów należałoby tutaj... Ja znam organizacje, które każdy lider ma w swoich celach ten zielony cel. Znam też takie, które niektórzy mają i takie, gdzie w ogóle tego nie ma. A myślę, że to już powinno być jakby taki chleb powszedni. Tak, tak. Mamy jeszcze... Poczekaj, bo nie skończyłam jednej myśli. Tak, dobra, już. Ja to trochę widzę, te zmiany i to, co należy wprowadzać, jak taką konsoletę DJ-ską. To znaczy nie ma tak, że jeden suwak ci wszystko załatwi i nie ma tak, bo my chcemy bardzo jedno rozwiązanie. Czy uratuje nas oddychanie, czy uratuje nas muzyka, czy uratuje nas poezja, czy uratuje nas, nie wiem, design, czy uratuje nas biznes. No nie, uratuje nas wszystko, jeżeli będziemy mieli jakby wspólny cel, żeby po prostu oddychać świeżym powietrzem, mieć czystą wodę, czuć się dobrze, myśleć o tym well-beingu bardziej, a nie o tym, jak po prostu, nie wiem, wysłać więcej maili w ciągu 33 lat, które spędzamy w pracy, nie? Tylko jak po prostu się w ogóle w niej dobrze czuć i nie iść do niej ze skręconym żołądkiem, nie? I nie być wypalonym zawodowo, bo to jest też coś, co jest wyzwaniem, myślę, wielu firm i wielu pracowników dzisiaj. Okej, zapewne się zgodzisz na 100%, że żyjemy też w swojej bańce i my się otaczamy osobami, które są w miarę świadome, ale myślę, że poza tą bańką jest masa osób, które jak wychodzi w wielu badaniach, potrzebują edukacji, po prostu nie wiedzą. I pytanie, na pewno jakby odsyłamy cię do twojej strony, gdzie jest dużo bardzo kontentu, za chwilkę wrzucimy też tę stronę pod postem, ale gdzie jeszcze szukać, Ania, tej edukacji? No bo ludzie, w ogóle też zauważyłam, że jest tak, że ludzie się wstydzą mówić, że nie wiedzą, a nie wiedzą do końca, gdzie tej informacji szukać, nie? Bo jest tego tyle, że co jest prawdziwe, nie? No kurde, to jest bardzo dobre pytanie i ono nie jest proste, to znaczy ja mam dokładnie z tym samym problem, jak szukam teraz sobie nowych podcastów sama do słuchania, to tego jest absolutny ogrom. Na pewno warto obserwować jakieś osoby, które są dla nas jakimś tam, nie wiem, jakąś wskazówką, jakimś przewodnikiem i co one wybierają, ale też z drugiej strony, no wiecie, książek też jest po prostu jakieś absolutne multum. Ja polecam bardzo jedną książkę, którą czytam już drugi raz pod tytułem Zielona Rewolucja i tam jest bardzo dużo takich totalnych konkretów. Na pewno dużo takich, kurde, myślę, że mogłabym polecić książkę Arety, która jest jedną i drugą, Jak uratować świat, która jest dosyć prosta, żeby na przykład od czegoś zacząć, dosyć jest jakby taki przejrzysty,
sposób napisana. Jeżeli ktoś się interesuje bardzo energetyką, to totalnie polecam ostatnią książkę Marcina Popkiewicza, która jest też w bardzo przystępny sposób napisana, czyli to jest o... Jak znajdziecie, nowa książka Marcina Popkiewicza, Zrozumieć transformację chyba energetyczną, ostatnią. No i jest parę takich, wiecie, Biblii. Dla mnie osobiście, na przykład jeżeli o nadziei, to taką zupełną, najwspanialszą osobą, która pisze dużo o nadziei, jest Rebeka Solnit i ją polecam 100 razy, ale też polecam podcast na przykład mojego kolegi Krzysia Rzymana, który robi takie proste, też bardzo pigułowe podcasty o zielony podcast, to się nazywa, bardzo konkretnie na dane problemy. Ja dzisiaj słucham na przykład dużo więcej podcastów i informacji z Tok FM-u, czy z Polityki Insight, czy na przykład z Raportu o stanie świata, czy Dział Zagraniczny i łączę sobie kropki, nie? Ale z drugiej strony sobie myślę, że to już jest dla kogoś, kto może bardziej się w tych tematach porusza, a żeby zacząć... Uwaga, pięta się rozkręciła. Rozkręciła się, 20 minut, tak? Ale to tak. Jakbyś nam mogła te wszystkie rzeczy spisać, ja je podlinkuję pod tym postem, dobra? To ja spiszę więcej nawet, żeby tego super. Było więcej, jak sobie to przemyślę. No. Okej, ja oczywiście polecam obserwować piętę, bo ja na wakacjach miałam wyłączone wszystkie social media i jak się zaczęła dziać afera z Odrą i wszyscy pytali, gdzie zasięgnąć prawdziwych informacji, to odesłałam do pięty i wszyscy mówili, Jezu, rzeczywiście, ona już wszystko wie. Więc polecam Hello Pięta na Instagramie. Słuchajcie, to jest 19 minut minęło, jak zwykle za szybko. Czy macie jakieś pytania? Czy jest ktoś w ogóle z nami? Bo ja nie wiem, czy ktoś z nami jest. My tego nie widzimy. Nikt nas nie ogląda. Jest szansa, żeby zadać pytanie, a nie pięcie. Ona za chwilę będzie w Europarlamencie, więc wiecie, to jest jedyna szansa. Jezu Sylwia, nie wiem, czy możemy tak mówić. Może nie będę, ale może będę. Zrobimy wszystko, żebyś była. O Boże. Nie wiem, nie ma pytań, słuchaj. To nic, bardzo, słuchajcie, jakby ktoś miał pytanie, to zapraszam na mojego Instagrama, Hello Pięta, tam można. Tak, Ania zawsze odpisuje i nieraz trzeba troszeczkę poczekać, ale zawsze się dostanie odpowiedź. Nie jest to z automatu odpowiedź, każda jest dedykowana, także. Okej, dobra. Słuchajcie, to dziękujemy Wam bardzo za tą wspólną kawę. Dużo informacji. Za chwilkę będzie kolejna kawa za miesiąc z niezwykłym gościem, nie mogę jeszcze zdradzić z jakim, więc obserwujcie nasze sociale, na pewno jakby wrzucimy informacje. Ania, bardzo, bardzo Ci dziękuję. Bardzo Twoje dziękuję. Porównanie z kręgami zostanie i będę je dalej niosła. Bardzo proszę. Dobrego dnia wszystkim i Tobie też. Trzymaj się. Hej, pa, 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 pa.